Marinko, to mnie nachwali. Ojciec Marinko mnie nachwalił, będzie musiał iść do spowiedzi. Jeżeli nie wcześniej, to przynajmniej po obiedzie. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Pięknym jest bycie tu z wami, ponieważ wydaje mi się, że do was należę. Przybyliście z licznych krajów, z dalekiego i bliskiego świata. I jesteśmy w domu. Łączy nas coś głębszego niż to, skąd pochodzimy. Głębia tej nici chrześcijańskiej jest mocniejsza niż miejsce, w którym mieszkamy, czy też tam, gdzie zostaliśmy posłani. Dziś rano chciałbym rozmawiać z wami, rozmyślać o pewnej rzeczywistości, która po prostu nazywa się prostotą. Dlaczego? Wydaje mi się, że my, chrześcijanie, zbyt wiele rzeczy skomplikowaliśmy i jest zbyt wielu nas, którzy nazywamy siebie chrześcijanami i zostaliśmy gdzieś z boku, na marginesie, gdzieś zagubiliśmy się w przesłaniu chrześcijańskim, zrezygnowaliśmy od samego Chrystusa, pogubiliśmy rodziny na świecie, w którym żyjemy, albo po prostu skomplikowaliśmy tę prostotę przesłania Jezusa. A proste, zwyczajne życie jest życiem swobodnym. Wolność wyboru, czegoś mniej niż czegoś więcej. Prostota, która nie próbuje nigdy niczego i nikogo posiąść, czy to ludzi, relacji, czy też rzeczy. Ten wymiar tej prostoty wyzwala nas od wewnątrz. Jest tak bardzo obecna w najważniejszym tekście naszego życia w Ewangelii Chrystusa. Jest tak bardzo obecna w orędziach Maryi. Jednostawna formuła, która każe. Prosta formuła, która mówi, że uczymy się kochać tylko wtedy, gdy kochamy. Że uczymy się przebaczać wtedy, gdy wybaczamy. Że uczymy się rozumieć wtedy, gdy rozumiemy innych. To jednostawna Chrystowa formuła. To jest prosta formuła Chrystusa. On kochał ludzi, aby ich zmieniać, a nie zmieniał ich, by ich pokochać. My żyjemy w świecie odwróconych tez. Często dla nas chrześcijan jest to obce. Żyjemy w świecie, w którym to wszystko dziwnie brzmi, gdy słyszymy o określonych przesłaniach, ruchach, czy też nowych wartościach, nowych fundamentach tego świata. A prosty jest nasz Chrystus. Powinniśmy kochać ludzi, a posługiwać się rzeczami. Gdy zamienią się te tezy, dochodzi do chaosu w człowieku i w świecie. Jeżeli podróżujemy przez życie obciążeni mniejszą ilością rzeczy, stajemy się wolni, by uczynić coś więcej. Bo jeżeli wszystko pozostaje
na rzeczach, wszystkim tym, co rzeczy mają do powiedzenia. Zatrzymujemy się tylko przy nich. Bogactwo tkwi rzeczywiście w liczbie rzeczy, bez których możemy żyć. Dlaczego ważne jest, według mnie, rozmyślać o prostocie życia? Bo sposób, w jaki postrzegamy rzeczy, świat, ma wpływ na to, czym się stajemy i kim jesteśmy. Jeden obyczajny, wielki chorwacki piosenkarz. Pewien zwykły, wielki pisarz chorwacki, Ivan Golub, napisał mądrze, mówiąc: jestem zwykłym człowiekiem, a uważano mnie za niezwykłego człowieka. Wszyscy chcą być niezwykli, dlatego zwykły człowiek jest dziś tak rzadki, że jest bardzo niezwykły. Drodzy przyjaciele, ta duchowość prostoty mówi nam, iż sensu nie możemy znaleźć w tym, co nie trwa, lecz tylko w rzeczywistościach, które pozostają, które trwają. Myślę, że często doświadczamy tego w codziennym życiu, w miejscach, w których żyjemy, w zajęciach, które wykonujemy. Czujemy przemijalność rzeczy, że nic nie jest stałe. I wtedy wspinamy się ku rzeczywistościom, które pozostają. Jakże ważne jest, aby dokonać tej dystynkcji pomiędzy tym, co nieprzemijające i przemijające, pomiędzy tym, co pozostaje i tym, co zanika. Bo przemijalność rzeczy tworzy w nas... pustkę. Wierzę, że nie jestem w tym sam. Wierzę, że największy problem naszych czasów tkwi w pustkach, marności, które tworzą w nas brak tego, co istotne, i wielkie pustki. Pytanie tego, co przemijające, jest sprawą życia. Będąc świadomym tego, co przemija w rzeczywistości, stajemy się świadomi tego, co trwa. A uświadamiając sobie to, co jest trwałe, zrozumiemy to, co jest istotne, i zrozumiemy w nas to, co jest boskie. Drodzy młodzi przyjaciele, początek Księgi Rodzaju, początek Ewangelii Jana zawarty jest w Słowie. Poprzez nie wszystko się zaczęło i to Słowo istnieje w nas. My, którzy jesteśmy obrazem Boga niewidzialnego, jesteśmy również rzeczywistością tego Słowa. Każde Słowo jest istotne. Każde Słowo czegoś dotyka. Każde Słowo ma swój sens, głębię i trwałość. Jeżeli spojrzymy na strony tekstów biblijnych, wierzę, że zauważymy, iż nie ma tam zbędnych słów. W modlitwie nie ma tego, co zbędne. Jezus nauczył swoich przyjaciół tylko jednej modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz, i nie ma w niej ani jednego zbędnego słowa.
od wychwalania imienia Pańskiego, aż po prośbę o chleb powszedni i prośbę o przebaczenie. My jesteśmy obrazem Boga i musimy zadać sobie to pytanie. Czy w naszych słowach jest coś zbędnego? Bo wszystko zaczyna się słowem. I gdy rozumiemy, że nie ma nieistotnych słów, kiedy pozbędziemy się nieistotnych, zbędnych słów, wtedy proste jest pozbycie się wszystkiego tego, co jest w naszym życiu zbędne. Zbędnego jedzenia, napojów, ubrań, potrzeb, rzeczy, pragnień, zbędnych wymagań, zbędnego egoizmu. I to, co zbędne i nieistotne, nigdy nie pokryje mgłą tego, co jest istotne. Jeżeli zdołamy pozbyć się tego, co zbędne i nieistotne, wtedy człowiek, każdy człowiek i ten, którego lubimy i nie lubimy, ten, który nas denerwuje i ten, z którym lubimy spędzać czas, będzie dla nas istotny. Jeżeli tak nie jest, wtedy człowiek pozostaje w wiecznym kręgu zbędnych ludzi, rzeczy i życia. Nazwałbym to tajemnicą istotnego. Dlaczego? Nasza cywilizacja próbowała znieść tajemnicę, misterium. To, co Boże w człowieku i na świecie, próbowała znieść tajemnicę i stała się wulgarna. Pozostała bez wymiaru świętego. I wtedy przydarza nam się to, iż wulgarność i sekularność bez tego, co święte, tworzą fundament marności. Drodzy przyjaciele, dlatego powinniśmy powrócić do początku naszej wiary, do tekstów życia wiecznego. Dlatego winniśmy powrócić gdzieś do początków, abyśmy zrozumieli nasze chrześcijańskie DNA, abyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i kogo mamy naśladować, jakie cnoty powinniśmy naśladować. Ta tajemnica istotnego mówi nam, iż wzniosłe są rzeczywistości doskonale proste. W moim życiu miało miejsce wielkie błogosławieństwo, wielkie łaski, które nazywam spotkaniem. A ta łaska jest następująca. Miałem okazję, by spotkać w życiu bardzo, bardzo wielu ludzi z bardzo wielu krajów, na różnych kontynentach. Ludzi, którzy mieli fantastyczne historie. Losy ludzi, które mówiły o tajemnicy obecności Boga w ich życiu. Ludzie, którzy mnie i wielu uczyli kroczyć życiem, który ma sens. Opowiem wam jedną z tych, tu za mną są muzycy, którzy cudownie śpiewają. Miałem kiedyś możliwość, aby być w Chicago z jednym z największych muzyków na świecie, Yo-Yo Ma. Genialny człowiek, ale nie zadziwiła mnie jego genialność w muzyce, lecz jego prostota w życiu.
I gdy rozmawialiśmy, powiedział genialną rzecz. Powiedział mi: wiesz co, na muzykę potrzeba dużo czasu, praktyki, cierpliwości, wiedzy. Potrzeba wiele tego, aby człowiek coś osiągnął. Mi też się to przydarzyło, że doszedłem do jakiegoś poziomu i zrozumiałem, gdy doszedłem na górę, do tego, co najbardziej doskonałe, zrozumiałem, że to wszystko jest proste, zwyczajne. Że to proste, wzniosłe, doskonałe, to interesujące, że to, co proste, mówi wyłącznie o tym, co wielkie, wzniosłe. I to, co wzniosłe w codziennym życiu, możemy znaleźć wyłącznie w tym, co proste. Nie zrozumcie mnie źle. Myślę, że my jako chrześcijanie, jako Kościół, często komplikowaliśmy rzeczy i skomplikowaliśmy to proste przesłanie Jezusa. Proste przesłanie prostego prawa miłości i to proste przesłanie prostych przykazań, proste przesłanie prostej modlitwy, prostego oddania, proste przesłanie prostej wolności, proste przesłanie tego prostego, zwyczajnego szukania prawdy. Dlatego powinniśmy powrócić do początków. I ten nasz prosty Chrystus uczy nas, co jest najbardziej istotne, że miłość może zmienić człowieka. Gdy ktoś was kocha, otrzymujecie siłę. Gdy wy kogoś kochacie, macie dużo odwagi. Ta najbardziej potężna, najistotniejsza nauka to zawsze powrót do tego źródłowego przykazania miłości, które jest naszym fundamentem. To tak prosto potwierdza święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówi: teraz wiara, miłość i nadzieja pozostają, ale największa pośród nich jest miłość. Paweł tak dobrze i zwyczajnie, prosto mówi to w liście do Efezjan, że nasze zachowanie jest upodabnianiem się do Boga. Najpierw zauważcie, co Bóg robi przez cały czas, a za tym uczyńcie to samo. A co On robi? Czyni to, czym jest miłość. Gdy człowiek czyni to, czym człowiek jest, wtedy tym ostatecznym produktem jego jest miłość. On nie chce, abyście się zmienili. On was kocha, abyście się zmienili. Mówi Paweł: naśladujcie Boga i żyjcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i oddał się za nas. Nazwałbym to radykalną prostotą przesłania chrześcijańskiego. Mój ojciec duchowy, Franciszek z Asyżu, był definitywnie powiązany z tym radykalnym przesłaniem Chrystusa. Doświadczył radykalnego uczestnictwa w samym życiu Boga. I takie poznawanie zwyczajnego, prostego Chrystusa umożliwiło mu, aby wyzwolił się z przywileju bogactwa. Poznał, że jest częścią planu Bożego, połączony z istotami stworzonymi. I pouczył swoich naśladowców, aby nie posiadali niczego, aby i sami nie stali się posiadłością. Droga młodzieży,
błogosławieństwach Chrystusa jest jedno zdanie, które mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tylko człowiek, który ma czyste serce, będzie miał przywilej, aby oglądać Boga. Stać się czystym w sercu. Zastanawiamy się, co to znaczy. Mieć czyste oczy, czyste serce, czysto widzieć. Wierzę dlatego, że ludzie, którzy naprawdę mają czyste serce, czysto widzą. Wierzę, że jest to pierwotne pragnienie istoty człowieka, być czystym. Jeżeli zachowa czyste serce, zrozumie to, co wspomniałem przed chwilą, to, co jest istotne. Zrozumie to, co jest istotne i to, co jest zbędne. Zobaczy wszystko wokół siebie czystymi oczyma. I tak czystość jest fundamentem wszystkiego. To znaczy, wtedy będziemy mieć czyste intencje, czyste relacje, czyste cele, czyste pragnienia, czyste motywy, czyste tęsknoty, pragnienia. Dlatego wierzę, że jest to dobre kilka razy w ciągu dnia oczyścić swoje zamiary. Co robię? To, co robię. Dlaczego? Czystym sercem człowiek staje się autentyczny. Autentyczni ludzie są bardzo atrakcyjni. Do nich idą ludzie. Ludzie ich kochają. Autentyczne życie nie potrzebuje kazania. Nie trzeba nikomu nic mówić, niczego wyjaśniać. Autentyczne życie mówi samo przez się. Dlatego, drodzy przyjaciele, jeśli ten Mladý Fest jeśli zdołamy uczynić coś na tym wymiarze, bez względu na to, ile mamy lat, jaki mamy zawód, skąd przybyliśmy, jaki jest stan naszego życia, w jakim stanie jesteśmy, czy jesteśmy grzeszni, czy gdzieś głęboko upadliśmy, czy chcemy być kimś. Jeżeli spróbujemy uczynić coś na wymiarze czystości serca, nasze życie zmieni się radykalnie. I wtedy nie będzie dla nas istotne, gdzie mieszkamy, tylko kim jesteśmy. Nie będzie dla nas istotne, jakie mamy tytuły, lecz jakimi wartościami żyjemy. Nie będą dla nas istotni ci z pierwszych stron gazet, w mediach społecznościowych i ci, którzy codziennie są przed naszymi oczyma, lecz ten zwykły, mały człowiek, któremu niemal nikt nie mówi, jak się masz. Czyste serce widzi każdego człowieka. Czyste serce nie ma przywilejów. Nie ma znajomości. Nie ma tych, którzy należą tylko do Niego. Czyste serce może objąć świat i może stać się autentyczne. Zaśpiewajmy. Dobrze? Oni fantastycznie śpiewają i grają. Brawa dla nich. Dziękuję. W tym powrocie do prostoty tego, co istotne,
do prostoty miłości, do prostoty czystego serca. Wracamy do Chrystusa. Ta prostota jest tą, która rodzi życie autentyczne. Wierzę, że w każdym z nas tutaj istnieje głębia tęsknoty za tym, by być autentycznym. Chciałbym podzielić się z wami opowieść znanego bestsellera, autora Roberta, który napisał bardzo interesującą książkę już kilka lat temu pod tytułem Wszystko, co wiem, nauczyłem się w przedszkolu. I między innymi mówi tak: w studiu, gdzie pracuję, jest umywalka, a nad nią lustro. Kilka razy dziennie zatrzymuję się w tym miejscu, aby spojrzeć na siebie w lustrze. A przy nim jest fotografia kobiety, która jest dla mnie problematyczna. Ten człowiek nie jest katolikiem. Jest dla mnie problematyczna. Za każdym razem, gdy patrzyłem w lustro, spojrzałem na nią i zadawałem sobie dziwne pytania. Bo na twarzy tej kobiety widziałem to, czego ja nie miałem. I zrozumiałem to, czego nie mogłem wypowiedzieć. Mianowicie, jak mówi, fotografia tej kobiety została zrobiona w Oslo, w Norwegii, 10 grudnia 1980 roku. Matka Teresa. Mała, przygarbiona kobieta. W indyjskim sari, w sandałach, przyjmowała nagrodę z rąk króla. W wielkiej, lśniącej sali ze złotu i kryształów, otoczona szlachcicami i znanymi w uroczystych, eleganckich, czarnych sukienkach. Tu byli wszyscy bogaci, utalentowani mocarze tego świata. I dziwne, pomiędzy nimi, w centrum wszystkiego, stała staruszka w sari, w sandałach, służebnica ubogich, umierających. I dla niej była ta nagroda. Było dla mnie jasne, nie było dla mnie jasne, że nie ma generała, prezydenta, papieża, bankarza, nikogo z tych wielkich ludzi znanych na świecie. Nie ma nikogo, kto ma tak wielką moc. Klucz i tak wielką potęgę, jaką ma ta kobieta. Nikt nie jest bogaty tak jak ona, bo jej orężem, niepokonanym orężem na złotego świata jest czyste serce i miłość. Mówi, nie wierzyłem w jej wersję Boga. Nie podzielałem jej duchowości, ale wstydzę się, bardzo się wstydzę przed siłą jej wiary. I za każdym razem, mówi przy końcu tego tekstu, gdy spojrzę na tę fotografię, zadaję sobie tylko jedno pytanie. Co ona ma, a ja nie mam? Co ma autentyczna osoba, a ja nie mam? Przed nią jest cały świat. Znają ją wszyscy na każdym kontynencie, w każdym kraju. Zwykłą kobietę o czystym sercu
i zwyczajnej miłości. Zašto je to tako? Dlaczego tak jest? Jeden ugodny duchownik to rekao ovako. Pewien ojciec duchowny powiedział, że różnica tkwi w tym, gdy człowiek czyni wystarczająco dużo w swojej duchowości, by dojść do punktu, że pragnie tylko jednej rzeczy w życiu. I gdy analizuje całe swoje życie, wszystkie swoje talenty, swoją mądrość, zdolności tej jednej, jedynej rzeczywistości, wówczas ta jedna, jedyna rzeczywistość boska w nim ukierunkuje jego życie tam, gdzie być powinien. Pragnąć więc tylko jednej rzeczy, jak czyniła to ta zwykła kobieta w naszych czasach. Drugi rodzaj ludzi to ci, którzy być może pragną jednego, ale jednocześnie pragną również innych rzeczy. Chcą być jednocześnie sławni, potężni, znani, chcą tego doświadczyć i jednocześnie mieć wyjątkowe życie i życie ubogiego, doświadczyć życia tego, którzy mają. Chcą atrakcyjnego życia, niewinności i czystości, ale chcą doświadczyć też reszty propozycji. Chcą żyć być może prostym życiem, ale nie bardzo odbity. Przyjemności bogatych i tych ofert nie jest do odrzucenia. Chcemy modlitwy, ale nie chcemy pominąć niczego w sieciach społecznych i tego, co dzieje się wokół nas. Często dochodzi do konfliktu pomiędzy tego, że pragniemy jednej rzeczywistości, która staje się wertykalną rzeczywistością naszego życia, i chcemy masę rzeczywistości tego wymiaru horyzontalnego. Drodzy bracia i siostry, według mnie to jest bardzo proste pytanie. A my jesteśmy w świecie, gdzie istnieje stały konflikt tych dwóch tożsamości, poziomej i pionowej, tego, co świat oferuje nam codziennie, stale. I tego, co gdzieś w głębi tkwi w tęsknocie człowieka, ten wertykalny wymiar tego, co boskie w człowieku, która poszukuje prostoty. Każdy nasz wybór jest wyrzeczeniem. Każdy wybór to tysiące wyrzeczeń. Wybrać jedną rzecz oznacza powiedzieć nie tysiącom innych. Ożenić się z jedną osobą oznacza powiedzieć tysiącom innym nie. Modlić się oznacza wyrzec się czasu dla wielu innych rzeczy. Dlatego nie ma się co dziwić, że tak często walczymy z dotrzymywaniem obietnic, ślubów, własnych słów. Że to niełatwe być świętym. To niełatwe pragnąć tylko jednej rzeczy, ale jednocześnie niebezpiecznym jest pragnąć tysiąca innych i rozpaść się we własnych pragnieniach. Każdy z nas jest następstwem własnych wyborów, własnej wolności. Dlatego dobrze jest być świadomym tych tożsamości wertykalnych i horyzontalnych. Dlatego dobrym jest, powiedziałbym, przyjąć i objąć dowolność. Być naprawdę zadowolonym dowolnością. Większość z nas dorastała z kapitalistycznym światopoglądem, który z akumulacji, zużycia, gromadzenia czyni główną wartość, główną cnotę i cel.
Nauczyły nas zakładać zupełnie błędnie, błędnie zakładać, iż więcej to lepiej, a w istocie to, co mniej, jest lepsze. Ciężko nam jest rozpoznać tę pułapkę, że jeśli mamy więcej, to lepiej, bo to jest jedyny system. Dlatego dziś być może możemy być pierwszym dniem nowego początku naszego życia. Abyśmy rzeczywiście stali się świadomi, że mniej to więcej. Ważne jest to, co istotne. To początek chrześcijaństwa. Dziś nasze czasy, te lata, rozwijają się równolegle. Dwa sekularne tematy. Minimalizm w organizowaniu przestrzeni, czasu. Minimalizm to styl życia ukierunkowany na zmniejszanie wszystkiego tego, by robić to, co ważne. I ten minimalizm wymaga mniej stresu, więcej czasu, mniej rzeczy, więcej tego, co istotne. Minimalizm w ten sposób staje się dla nas tym, co może nam pomóc znaleźć wolność od stresu, obciążenia, winy, depresji, pułapek, kultury, konsumpcji, wolności od tego, co nieistotne. Drugi ruch, tak bardzo istotny, wszyscy jesteście tego świadomi. Mówią nam dziś, że ważne jest, by zdrowo jeść, jeść mało, tylko określone rzeczy jeść, a inne odrzucić. Zdrowe jest raz, dwa, trzy razy w tygodniu ćwiczyć, jeść produkty bezmięsne. Są podobne i nowe teorie codziennie. Jakże jest to dla mnie śmieszne. To jest źródłowa idea chrześcijańska. My w piątki pościmy. W Medjugorju mówi, pościmy w środę i piątki, prawda? I to jest część naszej idei chrześcijańskiej, naszej duchowości chrześcijańskiej. To jest nasza duchowość chrześcijańska, która mówi dobro i mieć mało. O minimalizmie, że to jest bardzo dobre, by mieć mało. I to mówi nam, że musimy wrócić do początku, do źródła. Medjugorje jest tego znakiem. To, co Maryja czyni w ciągu 41 lat, to wracanie do początku, wracanie do Chrystusa, wracanie do tego prostego przesłania, abyśmy zrozumieli świat, w którym żyjemy, abyśmy wychowali rodziny, które są stabilne, solidne, abyśmy potrafili dzieciom przenieść mądrość i siłę wiary. Bo gdy wzrastamy duchowo, nasze życie staje się coraz bardziej bogate i bardziej proste. I nasze życie staje się po prostu autentyczne. I nie potrzebuje słów, bo mówi wszystko samo przez się. Dziękuję wam i niech Bóg was błogosławi.